Podczas gdy Templariusze snuli plany nowej wyprawy przeciw niewiernym, Filip IV, król Francji, planował własną krucjatę przeciw Templariuszom. Marzył o pozbyciu się gigantycznych długów u nich zaciągniętych. Templariusze pomnażali swoje bogactwo, prowadząc poważne operacje bankowe. Filip potrzebował też pieniędzy Templariuszy na sfinansowanie kontynentalnej wojny z Edwardem I, królem Anglii. Przez dwie dekady król Francji toczył wojny na dwa fronty, z Anglią i ze Świętym Kościołem Rzymskim. Gdy nagle dwa niezależne od siebie wydarzenia dały mu okazję do zrealizowania marzeń, zmarł Edward I, a na tronie Anglii, przyjmując imię Edwarda II, zasiadł jego godny pożałowania syn. Natomiast tron Piotrowy objął jako papież Klemens V, zaufany człowiek Filipa. Kiedy na Cypr dotarły wieści, że nowy papież zastanawia się nad ogłoszeniem kolejnej krucjaty, Templariusze uwierzyli, że czas odnowy zakonu i przywrócenia mu dawnej świetności jest już bliski. Ich wielki mistrz, Jakub de Molay, został wezwany do Francji. Przybył do Paryża, uzbrojony w szczegółowe plany odbicia Jerozolimy i został przyjęty z wszelkimi honorami. Wszystko szło doskonale, aż do fatalnego piątku, 13 października 1307 roku. O świcie tego dnia wszyscy znajdujący się na terenie Francji templariusze zostali z rozkazu Filipa pojmani i zakuci w kajdany. Natychmiast rozpoczęto ohydne tortury, żeby wymusić przyznanie się do herezji. Papieskie rozkazy za aresztowania templariuszy dotarły także na dwór angielski, lecz młody Edward II nie podjął żadnych działań, twierdząc, że templariusze są niewinni. Do działania zmusiła angielskiego króla dopiero oficjalna bulla papieska. W styczniu 1308 roku Edward wydał w końcu rozkaz pojmania znajdujących się w Anglii templariuszy. Jednak 3 miesiące zwłoki nie poszły na marne. Wielu zeszło do podziemia, a niektórzy z tych, których zatrzymano, zbiegli. Skarby zakonu, relikwiarze wysadzane szlachetnymi kamieniami, nawet prowadzone przez nich księgi, wszystko to zniknęło bez śladu. W Szkocji papieskich rozkazów nawet nie ogłoszono publicznie. Nic więc dziwnego, że w tych warunkach i Anglia, i zwłaszcza Szkocja, stały się miejscem, do którego podążali wszyscy uciekający z kontynentu europejskiego templariusze. Niezwykła skuteczność, z jaką ukrywali się przed wrogami, przemawia za tym, że uzyskali pomoc spoza zakonu albo od współbraci. Potem tron Anglii objął Edward III, który na swego następcę wyznaczył 10-letniego wnuka. I ten, już jako Ryszard II, przyglądał się z okien Tower tłumowi szalejącemu na ulicach Londynu w dniach buntu chłopów. Zanim doszło do rebelii, lud Anglii wiele doświadczył. Wojny przeciw niewiernym spustoszyły królewski skarbiec. Korupcja dokonała reszty. Trzecia część ludności padła ofiarą czarnej śmierci. Klęska głodu zdziesiątkowała tych, którzy przetrwali zarazę. Brakło rąk do pracy. Rolnicy i rzemieślnicy odkryli, że mogą więcej żądać za swoją pracę, ale ich dochód rósł kosztem właścicieli ziemskich i biskupów, którzy nie byli gotowi tolerować takiego obrotu sprawy. Wydano dekrety obniżające płace i ceny do poziomu sprzed zarazy. Skrupulatnie przejrzano księgi genealogiczne, aby ludziom, którzy uważali się za wolnych, z powrotem narzucić więzy poddaństwa i pańszczyzny. Król potrzebował pieniędzy na wojnę z Francuzami i wykazał się pomysłowością w nakładaniu na poddanych coraz to nowych podatków. Ucisk zewsząd rósł, aż kociołek buntu doszedł do wrzenia.
W religii nie można było znaleźć ukojenia. Kościół posiadał własne grunty i był równie bezlitosny w ściganiu daniny jak świecka szlachta. Ukrywający się templariusze również musieli postrzegać religię jako źródło konfliktu sumienia. Byli zbrojnym ramieniem religii, mnichami rycerzami, których jedynym zwierzchnikiem na ziemi był Ojciec Święty. Kiedy ich papież zwrócił się przeciwko nim, zakuwał ich w kajdany i poddawał torturom. Zerwał więź łączącą ich z Bogiem. W XIV-wiecznej Europie istniała tylko jedna droga do Boga. Poprzez namiestnika Chrystusa na ziemi. Jeżeli papież odtrącił templariuszy, a templariusze odwrócili się od papieża, nie pozostało im nic innego, jak szukać własnej drogi do Boga. Problem w tym, że jakiekolwiek odstępstwa od oficjalnie przyjętej nauki Kościoła były w tamtych czasach uznawane za herezje i zwalczane. Dylemat, przed jakim stanęli templariusze, przywodzi na myśl fundamentalną doktrynę wolnomularstwa, zgodnie z którą człowiek wyznaje wiarę w istotę najwyższą, lecz sam wybiera sposób, w jaki czci jej boskość. W katolickiej Brytanii takie przekonania uznawano za zbrodnie, ale mogły okazać się pociągające dla templariuszy, odciętych od Kościoła powszechnego. Zważywszy surowość, z jaką karano herezję, tak niezależna wiara czyni zrozumiałą jedną z najbardziej zagadkowych starych reguł wolnomularstwa, która nadal rządzi postępowaniem bractwa. Jest to nakaz, by żaden mason nie ujawnił tych sekretów brata, których ujawnienie może go pozbawić życia lub mienia. Zrozumienie tego faktu spowodowało, że inaczej spojrzałem na stare reguły masońskie. Nabierają one zupełnie nowego wymiaru, gdy traktować je jako zestaw instrukcji dla tajnego stowarzyszenia, którego celem jest wspomaganie i ochrona innych członków bractwa, uciekających i ukrywających się przed Kościołem. Taka charakterystyka nie ma sensu w odniesieniu do średniowiecznego cechu muratorów, który zwykle uważa się za kolebkę wolnomularstwa. Logiczna wydaje się natomiast w odniesieniu do ukrywających się templariuszy, których życie zależało od utrzymania ścisłej konspiracji. Nie powinni mieć problemu ze zdobyciem nowych rekrutów. Przyszłe pokolenia miały obfitować w kontestatorów, dysydentów zwracających się przeciwko Kościołowi. Dowiedli tego rebelianci podczas buntu chłopów, napadając na opactwa i klasztory i odrąbując głowę arcybiskupowi Canterbury, najwyższemu dostojnikowi Kościoła katolickiego w Anglii. Ukrywający się templariusze potrzebowali kodeksu powinności, takiego jak stare reguły masońskie, natomiast dla zrzeszenia muratorów był on zbędny. Stało się dla mnie jasne, że muszę dowiedzieć się czegoś więcej na temat Starego Zakonu Wolnych i przyjętych mularzy. Zaskoczyła mnie znaczna ilość pozycji na temat masonów dostępnych w największych bibliotekach publicznych oraz fakt, że włączono je do działów o edukacji i religii. Nie zadowoliłem się jednak tym, co jest powszechnie dostępne. Zwróciłem się do przedstawicieli siedziby masonów Cincinnati w stanie Ohio z prośbą o udostępnienie mi zbiorów ich biblioteki. Mężczyźnie, z którym tam rozmawiałem, powiedziałem, że nie jestem wolnomularzem, ale piszę książkę, w której chciałbym zawrzeć nowe spojrzenie na ruch masoński. Ów uprzejmy człowiek zadał mi jedno tylko pytanie. Czy książka będzie uczciwa? Zapewniłem go, że nie mam żadnych innych intencji poza tą jedną, żeby zbadać temat tak rzetelnie,
jak to tylko możliwe. To wystarczy, odparł. Zostałem sam z katalogiem i setkami masońskich książek zapełniających regały. Skorzystałem też z publikacji Masonic Service Association z siedzibą w Silver Spring w stanie Maryland.